Pani marszałek, Wysoka Izbo. No, radosny dzień nastał nam dzisiaj. Po to przyszliśmy do Sejmu. Ja szczerze mówiąc właśnie po to jestem w Sejmie. Nie po to, żeby ciągle upominać się o swoje prawa, ale by dawać prawa ludziom. I rzeczywiście zacząć trzeba od podziękowania tym, którzy byli najbardziej zdeterminowani. Rodzicom, organizacjom pozarządowym, które 8 lat konsekwentnie upominały się o swoje prawa. Dlaczego my tak naprawdę, dlaczego wyście państwo to zrobili? Ja pamiętam wypowiedź pana Kaczyńskiego. Posłużę się cytatem. Z roku chyba 2014. Ja w tych sprawach słucham Kościoła. Wiem, że 15 tysięcy zabiegów in vitro to bardzo wiele aborcji. Pan poseł Hoc się powoływał na to, że jest lekarzem. A może by pan się do tego odniósł? Pan się nie słuchał przysięgi Hipokratesa. Pan się słuchał tych słów Kaczyńskiego, które nijak się mają do rzeczywistości, bo co ma in vitro z aborcją? Na marginesie pan zrównał wszystkich zwolenników metody in vitro z wszystkimi zwolennikami dopuszczenia aborcji. A co z ludźmi, którzy, przecież mogą tacy być, którzy są zwolennikami in vitro, a niekoniecznie są zwolennikami aborcji. Nawet w pana światopoglądzie pan ich skrzywdził. Pan ich skrzywdził. I to jest miara niesprawiedliwości. Ja pamiętam was tutaj rok temu, panią Płonkę, panią Elżbietę Płonkę, panią posłankę. Gdzie jest pani posłanka Płonka dzisiaj? No jak ktoś takie rzeczy opowiadał jak pani Płonka, to ja się nie dziwię, że z Mejzą przegrała. Pani Płonka powiedziała z tej mównicy tak. Mamy do czynienia z przyjmowaniem przez przemysł in vitro postaci współczesnej enklawy eugeniki, co przejawia się na etapie diagnostyki preimplantacyjnej, a w niektórych krajach także aborcyjnej, selektywnego poczęcia zarodków. Jakikolwiek rodzic w Polsce, który słucha tego, rodzic dzieci z in vitro, czy ktoś ich pytał, pan poseł Hoc uciekł, czy pani chce niebieskie oczy, czy zielone, co wy za głupoty ludziom opowiadacie? Jak można mówić i robić takie rzeczy? Pani marszałek, poproszę pół minuty. Do pana, pan chciał, panie pośle, merytorycznie. Pan się pyta, czy tylko dla małżeństw. W Polsce 50% młodych ludzi żyje w związkach nieformalnych. Słyszał pan o równości dostępu? Czy trzeba mieć ślub w Polsce, żeby mieć dzieci? Znowu ideologia zwycięża. Przez to, że zlikwidowaliście program, w Polsce przez 8 lat nie urodziło się 100 tysięcy dzieci, które urodziłyby się, gdyby program był. I jest pytanie do pani minister Sójki, która przyszła, wykorzystała prawo do tego, że może jako minister zadać pytanie, ale już debaty nie słucha. Chciałem zapytać panią minister Sójka, która się nawróciła cudownie z premierem Morawieckim wczoraj wieczorem, jak nas poinformowała w kwestii in vitro. Czy za te wszystkie słowa, które padły, za te decyzje, pani minister Sójka i pan Morawiecki za te 8 lat przyjdą i wszystkich Polki i Polaków przeproszą z tej mównicy, bo to jest ostatnia rzecz, jaką w tej sprawie macie do zrobienia.